Witam wszystkich serdecznie na uroczystości wręczenia nagród starosty Legionowskiego za rok szkolny 2016-2017 dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez powiat legionowski. Nie jest to tak, że w każdym samorządzie uczniowie, którzy osiągnęli wyjątkowe wyniki w nauce, są nagradzani przez samorząd. No my żeśmy takie rozwiązanie wprowadzili, wychodząc z założenia, że pokazywanie sukcesów, docenianie sukcesów i też wymierne docenianie sukcesów, bo to ma też wymiar finansowy, odniesie doskonały skutek, jeżeli chodzi o podniesienie tych efektów edukacyjnych w naszych placówkach, na czym nam szalenie zależy, bo to nie chodzi tylko o obecność uczniów w szkołach, ale też o to, żeby te szkoły miały coraz wyższy poziom, oferowały coraz więcej, jeżeli chodzi o te elementy edukacyjne. Dzisiaj się z tym spotykamy. Ponad 120 uczniów osiągnęło średnią wyników powyżej 4,9. To pokazuje, jak wiele pracy musieli włożyć w naukę, ale też jak patrzymy na najlepszego maturzystę, to też jest ta osoba, która mając 100% z matematyki, 100% z angielskiego, wcześniej osiągała bardzo wysokie średnie również w nauce. Także to nie jest tylko kwestia tych średnich magicznych, ale również tego, jak potem ci ludzie odnajdą się w tych swojej rzeczywistości dalszej edukacyjnej, na jakie studia się dostaną, jaki zawód będą mogli wykonywać. Kalina Przybyły z gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi w Legionowie, średnia ocen 5,69. Odniosłam takie wyniki ciężką pracą. To były 3 ciężkie lata, ale na pewno się opłaciły. Dużo samokontroli, dużo myślenia nad tym, co muszę zrobić. Ale równocześnie też odpoczynek jest ważny, systematyczność jest kluczem, myślę, do sukcesu. Uważam, że szkoły powiatowe dają dobrą edukację, można się dobrze tutaj nauczyć, żeby być wykształconym człowiekiem. Nie trzeba wcale jeździć do Warszawy. Ten sukces uczniów nie byłby możliwy bez ich rodziców, bez tej opieki, bez tego wkładu, bez czasu poświęconego swoim pociechom, swoim dzieciom. I myślę, że w tym miejscu należy serdecznie pogratulować i podziękować rodzicom, bo myślę, że to jest ważne, żeby każdy rodzic dbał, pielęgnował ten rozwój edukacyjny swoich dzieci.